Zawiązały się już cukinie. Męskie kwiaty stoją, czekają. Przepięknie w tym roku kwitnie moja kolorowa kapucynka. Nasturcja, przepiękna. Miałam dwa rodzaje nasion. Czerwona i żółta. I jak to się stało, że wszystkie są czerwone, w zasadzie nie czerwone, to taki piękny malinowy kolor. I ile kwiatów, mnóstwo kwiatów. Kwiat na kwiatku. Chyba służy ten balkon wszystkim tym roślinkom, które tutaj są. Sałaty, fasola pnie się do nieba. Słońce wstało. Sałata lodowa. Ładnie zawiązuje głowę. Cały czas ją podjadam. Przepięknie, przepięknie. Wszystko przepięknie rośnie. Dzika róża, która już przekwitła. Będę miała pierwsze swoje 3 nasionka. W zasadzie nie, no nasionka. Nasionka dzikiej róży. Pomidory. Pomidory. Bardzo wysokie pomidory. Ten liść sięga mi do szyi. Ten liść. O ten. Żebym mogła sięgnąć do góry, to muszę stanąć na palce. Tak wygląda mój nowy balkon. Zagospodarowany. Wszystko rośnie, przepięknie rośnie, pachnie mięta. Jarmuż, lubczyk. Kwiaty tutaj, sadzonki jeszcze moje własne. Chmiel, który miał zrobić zadaszenie w ogrodzie. Doczekał się bycia tutaj. Jeden został w ogrodzie, jeden jest tu. Relaks. Relaks. I jeszcze raz relaks. Po wyczerpującym dniu można przyjść się położyć i odpoczywać. I akacja przyniesiona. Tutaj powoli rosną buraki naciowe. Koper, bardzo duży koper już jest. Pomidory, które się same zasiały. Rzodkiewka, która czeka na strąki. Wszystko rośnie. Jest bajkowo. Witam Was bardzo serdecznie z balkonowych wieści. A w zasadzie witam Was na kanale w objęciach magicznego ogrodu. Ale dzisiaj balkonowe wieści. Moje 20 metrów kwadratowych. Mój mały raj. Jest rano, bardzo rano. Temperatura, o tak jak widać, nie jest jeszcze za ciepło. Wstało słońce. Śpiewają ptaki i mój balkonowy raj podzielony na małe strefy właśnie wygląda tak. Wyjście z sypialni, pomidory, wykorzystana każda sadzonka. Odżyły kwiaty. Była taka bieda zmarnowana. Czekam jeszcze, żeby Beniaminek odżył, bo też jest taki bardzo, bardzo mizerny. Nie wiem, co z nim zrobić. Może to jest ten czas. Stara lodówka przydała się jak nic. Kwitną pomidory.
a tam słoneczko się przebija. Pięknie o poranku wygląda mój balkon. Przepięknie. Świeci słońce, trudno jest nagrywać wtedy, kiedy słońce świeci w oczy. Tutaj też rosną cebule. Będą kwiaty. Widok na świat. A z mojego jaskółczego miejsca, takie jaskółcze gniazdo i ogród i wiadukt i przejeżdżające co chwilę pociągi w różnych kolorach. Jakieś 15 minut temu przejeżdżała żółta lokomotywa i paw gdzieś skrzeczy. Moja aleja róż. Pierwsze kwiaty opadły. Czekam na drugie kwitnienie. Lubię tu być. Bardzo lubię tu być. I pić kawę o poranku. Mogę sobie przechodzić z każdej strony, z której tylko zapragnę. Tak dobrze smakuje tutaj kawa. Kawa o poranku. Tak smakuje bardzo dobrze. Gorąca. Z jednej strony świeci słońce, z drugiej strony pada deszcz. Tak właśnie o poranku wygląda moje balkonowe królestwo. Pokażę wam jeszcze agawę, która zakwitła. 10 lat nie kwitła. Jeszcze. Co jeszcze? No jeszcze tu wszystko tutaj rośnie. Programuję ten mój balkon, tak wiecie, intuicyjnie. Co chcę, żeby na nim było? Co zakwitnie, co będzie się utrzymywało długo, co będzie przekwitało, tak jak na przykład rzodkiewka, która zakwita na strączki, bo ja bardzo lubię strączki. Kisiłam już. Ała! Ła, i czasami tak jest, że wiecie, w co najbardziej boli, w mały paluszek. Ja nie wiem, jak to jest, że on zawsze jest wystawiony na urazy. Bardzo lubię strączki. Rzodkiewkowe strączki, które smakują wyśmienicie. I z jednej rzodkiewki, z jednego nasionka jest mnóstwo strączków. Rzodkiewka wczesna, wiosenna zjedzona, a reszta zostawiona właśnie na kwiaty. Na to, żeby było trochę kolorowo. To są samosieńki, kochani, pomidory. Samosieńki, które zasiały się, po prostu gdzieś się przechowały w kompoście. Nie wiem, co to jest za odmiana. Bardzo dużo takich mam tutaj wsadzonych, wysadzonych. Tak samo wszystkie te to są te, które rosną z kompostu. Z kompostu. Tutaj chmiel pięknie się zawija. Nie wiem, czy słyszycie. Pada deszcz. Pada deszczyk. Bardzo często tutaj pada. Ta wiosna jest bardzo padająca i mokra. Żadnego roku tak nie było. W czerwcu w zasadzie zawsze było tak, że ogród zaczynał się już wysuszać, a tutaj pada deszcz. Pada, cały czas pada, jest mokro. Dobrze, że trafiłam ten dzień słoneczny, kiedy trzeba było kosić te olbrzymie trawy w ogrodzie. Tak wyglądają moje tajemnicze przejścia z salonu, z kuchni, z sypialni. Tak wygląda mój magiczny balkon. No i tutaj jest milin amerykański, który jeszcze nie zakwitł. Ale co roku jest. Czekam. Wszystko tutaj rośnie inaczej. Może dlatego, że tu jest ten dach. Dach, który się otwiera. Można
no, w którą stronę się otwierasz. Który otwiera? Który otwiera? Na pewno. Co ja to teraz otwieram? Szalona, kiedy pada deszcz. Ale czasami tak mam, że nie pomyślę. Pada deszcz, po co mi to wszystko tutaj zmoczyć? Raz zastanawiałam się, dlaczego przecieka dach. Po prostu nie był do końca wyłączony. Tutaj ten się szybciej otwiera. Tak trochę. Niech popada na pomidory. Jest tutaj jak w szklarni. Nie jest tak aż bardzo, bardzo gorąco. Jest tak fajnie. Można otworzyć, można zamknąć. Ten jest nowszy, dlatego jest to troszeczkę ciszej. Tamten chodzi jak traktor. Chyba zamknięte. Jak nie będzie kapało, to znakiem tego pozamykałam. Wymyśliłam sobie otwieranie. I tutaj jeszcze agawa, która pięknie w tym roku zakwitła. Po raz pierwszy zakwitła. To znaczy się dopiero się rozwija. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak rozłoży swoje płatki. Wszystko rośnie, wszystko rośnie. Tak jak mówiłam, z rzodkiewki, z tych strąków zrobię w tym roku ocet. Wszystko będzie zależało od tego też, ile będzie tych strączków. Wiecie, jak to jest. Zawsze coś dojrzewa szybciej, coś później. Ale chciałabym zrobić. Robiłam już kiszone, smakują bardzo dobrze. Tutaj mój zeszłoroczny burak, który w skrzyneczce się przechował. Nie wiem jak, nie wiem skąd. No i będą nowe nasiona. Będą nowe. Fasola już też kwitnie. Jednak jak jest duże słońce, to tutaj od tego dachu trochę się przypieka. Ale wszystko bardzo ładnie rośnie. Złota sałata. Jedna, druga. Wszystko gdzieś, kochani, w tych kompostach moich, które sama robię. Tutaj też już zbieram. Będzie nowy kompost. Wszystko gdzieś się samo wyrasta. Samo się wyrasta. Samo z nasionek rośnie. I potem mam niespodziankę. Nie wiem, co wyrasta. To akurat wiem, bo to są... Ten tutaj środkowy to jest sherry. Jakieś będą mniejsze pomidorki. Jeden jest mięsisty po temu niemieckiemu to Fleisch Tomate, czyli mięsisty pomidor. Jeden jest żółty. Jeden jest taki czerwony, normalny. Tutaj w tych, tutaj wiem co jest, bo to z moich nasion. Tutaj są malinówki. Malinówki, chyba tak, chyba same malinówki. No i czekam, aż mi się zrobi ten baldachim. Piękny. Bukietowa hortensja i jedna truskawka, kochani, jedna olbrzymia truskawka. Olbrzymia to może ona nie jest, ale już się nadaje do jedzenia. Jedna. Dopóki jej ptaki nie widzą i jest tutaj schowana, to jest okej. Zobaczcie, jak z kompostu wszystko rośnie, z kompostu wyrasta. Tak samo tutaj ziemia kompostowa przyniesiona z ogrodu. I zobaczcie, wyrosły pomidory. Niech rosną. Zobaczymy, co wyrośnie. Na ile. Patrzcie, jak tutaj ziemia kompostowa. Popatrzcie, co tu się robi. Patrzcie. Hodowla swoich własnych grzybków. Ale to nie jest mój kompost. To jest ziemia kupiona, bo nie chciałam się iść na ogród.
I to jest ziemia kupiona w markecie. Beztorfowa. Wsadziłam tutaj pomidory, ale pod spodem, kochani, jest na taką wielkość. O, tutaj dotąd są też resztki z kuchni. Warzywa, wszystkie tutaj chwaściki, które rosną. I popatrzcie, co to za ziemia, jak ona ma tutaj tyle grzybów. Zawsze jakieś nowości, obserwacje tutaj poczyniam. Lawenda. Pachnie lawenda, pięknie rośnie. Pięknie rośnie. Jeszcze mamy wiosnę i wtedy, kiedy będzie pełnia lata i to wszystko już będzie takie wielkie, soczyste. Teraz jest jeszcze świeże. Gwiazdnica, wszędzie jej pełno, wszędzie rośnie, wszędzie rośnie, wszędzie. O. Świeży poperek. Co tu jeszcze pokazywać? No, fajnie tak pochodzić sobie tutaj, posiedzieć, poleżeć, pobujać się. Właśnie tak. Podreptać na bosą, bo to wszędzie kamienie tutaj. I wypić dobrą kawę o poranku. Dobrą kawę o poranku. Bardzo lubię tutaj być. Trzeci miesiąc mojego tutaj mieszkania. Wszystko się jeszcze zagospodarowuje. Pomidory, dlaczego takie wielkie? Bo wsadzone bardzo wcześnie. Bo był początek kwietnia, jak je wsadzałam, dlatego są takie wysokie. Takie wysokie. A ja mam 1,52 m, 1,53 m, powiedzmy, na bosaka 2. No, takie są wysokie. I podejrzewam, że jeszcze urosną, bo one cały czas są w fazie wzrostu. Tyle z moich najnowszych balkonowych wieści. Pada deszcz. Pada deszcz. I tak położyć się. O, może człowiek wstaje dopiero, bo to jest poranek. Ale tak, kiedy pada deszcz, kiedy kładę się na ten hamak. Ten hamak siedział, kochani, w szafie 8 lat. Wstałam go w prezencie na urodziny. Nie było miejsca, żeby go rozstawiać. A szkoda mi było go zostawić w ogrodzie, więc leżał w szafie i czekał na odpowiedni czas. I taka jest prawda, na wszystko przychodzi czas, na wszystko. Leżak też ma swój czas i on teraz ma miejsca, żeby tutaj być. On tu nikomu nie przeszkadza. Zawsze można go odpiąć, złożyć i jest okej. Tak. Prezent urodzinowy nareszcie ma swoje miejsce. Swoje miejsce. Piję tą kawę, bo zaraz mi ostygnie. A tutaj szybko, bardzo szybko się studzi. Z każdego kąta, gdzie jestem, czy to z sypialni, kiedy się budzę, widzę ten piękny kąt. Z kuchni widzę pomidory, a z salonu widzę tamten relaksacyjny kącik Małgorzaty. Tak. Upatrzyłam sobie tamten kącik, upatrzyłam sobie, chcę sobie zrobić baldachim zielony, właśnie z chmielu. Chcę poczekać na szyszki, bo też chcę je wykorzystać na ocet. Wszystko się uda, ja wiem, że się uda. Pokażę Wam jeszcze moje nastawy octowe. Przechodząc teraz do kuchni, wszystko tutaj sobie stoi, ma swoje miejsce. Truskawka, która stoi tydzień, niecały tydzień. Tutaj akacja, matka już jest przepiękna, już jest okej. Tutaj jest rukola, też bardzo ładnie wyszedł ocet, bardzo ładnie. Myślałam, że będą problemy, bo to tak zawsze jest, jak są zielska, to trzeba mocno mieszać, ale utworzyła się piękna matka i ocet już jest wyjątkowy w smaku. Tutaj zeszłoroczne jeszcze stoi wino nieprzelane, z winogron ciemnych, ogrodowych. A tutaj róża. Na róży jeszcze, róża była dokładnie tak samo jak ten ocet wstawiana. Na róży jeszcze nie zrobiła się matka. Jakiś ma opór ta moja różyczka do tego, żeby zbudować matkę. Chociaż ma ogromną wrzuconą do środka. No ale tutaj truskawki. Truskawki razem z szypułkami robi się ocet.
Obiecałam sobie, że w tym roku nie będę robiła za dużo octów, ale nie mogę. Nie mogę, bo jak zobaczę coś, z czego jeszcze nie mam, to po prostu aż mnie gna do tego, żeby zrobić. Dlatego mam ten chmiel tutaj. Niech stworzy się baldachim, gdzie będę mogła sobie tutaj stanąć pod nim, zbierać szyszki, posiedzieć w zielonym, posłuchać, jak skrzeczy paw, któremu trudno dostać się teraz na balkon, ale on znalazł już sposobność, żeby się ze mną przywitać, bo do dachowego okna przyszedł, wsadził łebek w okienko, powiedział mi dzień dobry, pomachał ogonkiem i poleciał dalej. To się nazywa wiara w to, że mnie odnajdzie. Nawet te 2 domy dalej mnie odnajdzie. Odnalazł. Tak codziennie wita nas. Jest głośniejszy jak kogut, jest głośniejszy jak każdy budzik. Jak zaskrzeczy, to człowieka zrywa na równe nogi. Stoi tutaj jeszcze ten taki, wiecie, do deptania i pedałowania. Ale komu się chce? Komu się chce? Czasami sobie siądę, czasami pojadę, ale na razie stoi. Stoi. Tutaj taki kącik, jak wychodzę prosto z sypialni. Taka jeszcze, jak Bóg stworzył, nieubrana. Tutaj można, tutaj wolno, wolno, zawsze wolno, ale tutaj nic nie ma, żadnych innych oczu, chyba że ptaki i słońce. Można tak właśnie fajnie, nieskrępowanie wyjść z sypialni prosto w kwiaty i zieleń, prosto na bosaka wyjść. I robi się tak właśnie dziko, zielono, buszowo. Balkonowe wieści w objęciach magicznego ogrodu, w objęciach magicznego balkonu. 20 metrów kwadratowych jest co zagospodarować. Szkoda mi było tutaj też trochę tą przestrzeń, dlatego jest ta część taka jadalniana. Jest tutaj cieplutko, jest tutaj pięknie. No i te kafle. Kafle są wszędzie, bo kafle są w kuchni też. Jest włoski marmur. Tak ktoś zrobił. Przyzwyczajam się jeszcze do niego, bo to kolorowa mozaika i mieni się w oczach. Ale tutaj jest naturalny kamień, więc można sobie zrobić poranne uziemienie, nie wychodząc. Nie wychodząc. No ale to tylko balkon. Trzeba wyjść dalej, trzeba pójść pod wiadukt, trzeba popatrzeć, jak jedzie pociąg, żebym mogła tam zobaczyć wyżej, bo jestem malutka, to muszę sobie stawać albo na krzesło, albo na takie, o, na takie coś. Na takie coś. I mogę oglądać moją panoramę. Wygląda ślicznie, bardzo ślicznie. Przyzwyczajam się do balkonu, nie, ale przyzwyczajam się do nowego mieszkania. Tak, przyzwyczajam się. Muszę odnaleźć się. Jeszcze niektóre kartony są nierozpakowane. Trzeci miesiąc mieszkania. To nie jest tak, że wszystko naraz się zrobi. Czasami się nie chce. Czasami jeszcze nie ma miejsca. Jeszcze nie znalazło dużo rzeczy. Jeszcze nie znalazło swojego miejsca. Moja orchidea, mój storczyk, ten, który tak wysoko kwitnie, stoi tutaj. Tak mi trochę go szkoda, bo on nie ma światła, ale nie chcę go brać. Nie wiem, może go wezmę chwilę tutaj na te pogody i niepogody. Może będzie się dobrze czuł na tym balkonie. Tego nie wiem, ale jak nie sprawdzę, to nie będę wiedzieć. On jest w fazie swojego kwitnienia. Kwitnie. No już też już bardzo długo kwitnie. Już tutaj ze mną jest 3 miesiące, a ja go już przyniosłam tutaj w pełni kwitnienia. Tutaj był tylko jeden na tym patyczku. Tutaj, o, już opadają kwiaty piękne. Piękne rosną rośnie na kajce. Na kajce. To jest matka. A to jest kajka. To jest kajka. Tutaj rośnie. Tutaj i już tak bardzo długo jest. Jest. Nie obrywam, nie obcinam, nie tworzę dwóch. Po prostu jest.
i kwitnie. Za każdym razem, kiedy przekwitnie, pojawiają się nowe. Zobaczcie, jak on często kwitnie. Jeden, drugi, trzeci. Za każdym razem, kiedy opadną i zawsze ma dwa, to są kolejne. Tu było, tu było, tu było, tu było, na całej swojej długości. Ja wiem, że już go by można było odnowić, można by go było obciąć, wsadzić, ale on jest dla mnie taki, wiecie, nieuporządkowany, taki swój, taki fajny, tak rośnie i niech on tak ma. Kawa moja pewnie już zimna. Jeszcze nie, jeszcze ciepła. No ale nigdy go nie wystawiałam na zewnątrz, chociaż w kuchni, zawsze stał w kuchni, teraz też stoi w kuchni, tylko że ma to miejsce tak oddalone trochę od okna. Zawsze był podlewany wodą z kawiarki, wodą z kawy, bo tak stał mi pod ręką. Stał mi właśnie pod ręką prawą, a teraz stoi pod moją lewą ręką i z reguły szybciej wyjdę na balkon, żeby tą wodę wylać, albo tutaj do kubła, gdzie wodę zbieram, albo po prostu gdzieś wylewam tą zbierającą się wodę z kawy, z kawiarki. Może dzięki właśnie tej kawowej wodzie tak kwitnie i rośnie. Słonko zaszło, zrobiło się tak, zobaczcie, jak się zrobiło. Z jednej strony chmurki jasne, z drugiej strony chmurki ciemne. Wieje wiatr, no i te 15 stopni, nie jest za ciepło. Żarówki, które się zapalają wieczorem, zaświecają. Taka jest cisza, kochani, tak fajnie jest usiąść z kawą. Zamknąć oczy, chwycić kubek w rękę i tak po prostu być w tej ciszy, w tej chwili, w tej zieloności, bo tu wszędzie zielono. Weszłam tutaj po raz pierwszy, to było tak murowo, tak pusto. Zastanawiałam się, ile czasu będę potrzebowała na to, żeby stworzyć tutaj mój mały, ogrodowy, balkonowy raj. Tutaj kabel, żeby do ogrodu poszedł prąd. Dlatego też ta decyzja o przeprowadzce, bo mam ten ogród tutaj. Bo mam ten ogród tutaj. Czy woda, czy prąd. Jest to wiele prościej. I wychodzi słonko. Ale świeci w oczy. Też martwiłam się, jak to trochę będzie, bo to słonko akurat tak świeci, że gdyby to wszystko stało po prawej stronie, teraz mojej prawej stronie, to tutaj słonko by dochodziło. A tak musiałabym otwierać. Otwieram te dachy, żeby trochę padło na pomidory, żeby padło na te wszystkie piękne kwiaty, na sałatę lodową, na to, co wyrasta po prostu. Daję temu też szansę, że to, co przyniosłam z kompostem, wszystkie te nasiona, które są takie o jak pietruszka po raz któryś tam już wyrasta i też będzie miała nasionka. O właśnie, tak rośnie to sobie wszystko, bo ja lubię, jak to kwitnie, jak pachnie, jak kwitnie. Obojętnie, gdzie nie przejdę, co nie dotknę, to pachnie. Tu pachnie pomidor, tam pachnie mięta, tam dalej pachnie lawenda. Wszystko pachnie. I ten moment, kiedy jest tutaj tyle bzyków, mówię wam, kochani, jak murarki wykorzystują każde miejsce. Zobaczcie. Pokażę wam, jak murarka wykorzystuje każde miejsce. Patrzcie, wszędzie, każda jedna dziurka jest zalepiona. Wszystkie dziurki, które były możliwe tutaj do zalepienia, są zalepione. Zalepione. Ciekawa jestem, jak to wszystko będzie rosło, jakie będzie duże. No, cukinia ma miejsce w największej donicy. Wygląda obiecująco. Widzę męski kwiatek. Tu też, ale tutaj są już cukinie. No i te przepiękne nasturcje, przepiękne w tym roku. Pu. Jak to mówią, napsał rok. Mogłabym tak, kochani, chodzić i opowiadać, i zachwycać się, i dotykać. Brać w rękę każdy kwiatek, każdy pączek. Każdy
ale z tego mojego pomidorowego buszu, z tej mojej oazy, która nie kwantowa, ale też kwantowa, bo tu dzieje się kwantowa magia zawsze. Pozdrawiam Was z moich objęć ogrodowo-balkonowych. I tyle. I tyle. Tak, jeszcze patrzę na tą komarzycę. Tak pięknie, pięknie zaczęła rosnąć. Ona też ładnie kwitnie. Była już taka duża. Coś się jej porobiło. Coś nie chciało jej się rosnąć. Ale teraz ma tutaj tę przestrzeń. I tak jakoś zaczęła wypuszczać. A już byłam zrezygnowana. Już chciałam... Miałam właśnie nawet taki pomysł, żeby ją wyrzucić, a ona jednak odbiła, wszystko odbija. To są też samosiejki z kompostu. I zobaczymy, co to będą za pomidorki. Ten taki najmniejszy był wsadzony niedawno był wsadzony. Tu jeszcze nie ma, ale tutaj już będą kwiatki. Idę piję tę kawę. Dziękuję Wam bardzo. Kiedy następny film? Będzie następny film, będzie. Trawa pokoszona, do ogrodu można wejść. Można popatrzeć, co rośnie. Jeszcze trzeba uporządkować trochę winogrono. Zobaczyć, co się nadaje. No, trzeba zebrać truskawki w pierwszej kolejności. Trzeba zebrać, bo ich mnóstwo. Mnóstwo truskawek. Ale też czekam, aż zakwitną inne kwiaty tutaj. Kiedy ta hortensja będzie w pełni kwiatu. Tutaj mam takie małe niebieskie kwiatki, nie wiem jak się nazywają, bo dostałam je w prezencie. Była tutaj wcześniej stokrotka marokańska stokrotka, ale za cholerę nie chciała rosnąć. Przykwitła i chyba jakieś takie jednoroczne. Tutaj dostałam też nie chcę się ruszać. O, takie coś też niby znalazłam, że to jest stokrotka. Ale tak jakoś bardzo dziwnie nie zakwita. Zobaczymy, damy im szansę. Wszystko musi mieć swoją szansę. Jak nie, to nie. Najbardziej to, powiem Wam szczerze, najbardziej, jak zobaczyłam ten patyk z agawy, który wystaje, to duma mnie rozparła, że w końcu po tylu latach starań przesadzania z donicy do donicy, podlewania i śpiewania do niego, i gadania. Jest. Jak temperatura? Temperatura się nic nie zmienia. Tak jak było, tak jest. Zabieram się za moją pracę, za moje inne rzeczy. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym ogrodowym albo balkonowym. Gdzieś tam się spotkamy.